Z prawej strony Jan Lechoń. To taki poeta, który właściwie od tego poety... Mój ulubiony poeta. Może dlatego, że pracowałem, zostałem oddelegowany w wojsku do takiego lektoratu oficera politycznego, majora Wybiała. Miałem to uporządkować i w tym lektoracie, jak to sprzątałem, wystawała, tak jak tutaj te książki są różne, wystawała taka cieniutka książeczka. Ja tą książeczkę wyciągłem, sięgnąłem i to był tomik Jana Lechonia Srebrne i Czarne. Serafinowicz. Leszek Serafinowicz. I teraz sobie wyobraźcie takiego wojaka, nie? Ja tam miałem pewne przygody, już nie będę o nich mówił, tak jak chcieli mi zamknąć dupę, ale nieważne, nie? I taki załamany, i dlatego tam między innymi do tego lektoratu mnie posłano, bo pod opiekę specjalną. Powiedz mi, czy poezja nie jest gorsza niż ptasia grypa? Zachorowałeś? Zachorowałem. No widzisz. No i proszę sobie wyobrazić, ja takiej zupełnie nie byłem przygotowany, nie, do tego. Zresztą cała moja edukacja była bardzo krótka i żadnej lektury nie przeczytałem nigdy. Nawet jednego wiersza na pamięć się nie nauczyłem i nagle... A w wojsku otwieram i taki, byłem takim chłopakiem trochę załamanym, nie, jakiś, no tak myśmy mówili, załamany jestem. Ale wiesz, to kwestia poziomu wrażliwości. I jeszcze tyle tych dni przede mną, nie, bo myśmy liczyli te dni, nie. I za niedługo już ten stan wojenny miał wybuchnąć, nie? I nas tam to tak traktowano, jak traktowano. I otwieram tomik wierszy. I tam pierwszy wiersz był: pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną. To pierwsze zdanie, nie? I to zdanie i ten wiersz dalej, on tam miłość, śmierć i tak dalej, nie? I to było motto, i to wojsko naprawdę chyba Lechoniowi lekko przefrunąłem. I to zacząłeś rezonować. No i tak się to zaczęło. I później coś tam jeszcze przeczytałem. Ale zaśpiewasz to? Zaśpiewam. To prawda, tą piosenkę o wiele później ułożyłem, nie, bo wtedy nie układałem. Bardzo niebezpieczne wyznanie. Że? Bardzo niebezpieczne wyznanie, że politruk zawdzięcza coś. No tak, no tak. Można tak powiedzieć. Nie politruk. To znaczy ja już miałem taką też historię o tym, jak się w ogóle, że w ogóle grałem na gitarze, nie? Że się nauczyłem tych 5 akordów na krzyż, nie? Właściwie to 2 na krzyż. I to też była niesamowita historia i prawdziwa, ale to może o tym później albo w ogóle. Będzie okazja. Będzie na pewno. Do rana.